chłopaka takiego jak ja, że na przykład ćwiczył klatę mocno, mu się cycki zrobiły. Ci powiedzieć, no brałbym cię, kochałbym cię w dupę i w ogóle. Brałbym cię posunął po prostu tak. Siema, ty nie jesteś ten Bardenga? Nie, ja jestem gejem. Jesteś gejem? Bez mnie jak to jest spać z chłopakiem? Tak, z kobietą, tylko że na odwrót. Ale ty jesteś ten bierny czy aktywny? Aktywny i bierny. Ja lubię i tu, i tu. Ale to ci nie boli? Nie. A potem na przykład jak po stosunku wstajesz sobie w niedzielę, to ci się lepiej? Ten na dwójkę idzie, czy? Nie, normalnie, bo ja tak to przed to lewatywa i wszystko zrzut, a potem jest git. A nie masz problemu z tym, że ludzie się z was śmieją? No z tym jest problem, ale co zrobisz? Ale jak jesteś w domu i się z tym nie afiszujesz, to jest git, nie? Ale ja się z tym nie afiszuję. I super. Tak publicznie, normalnie, bo tak jak na OME to mam wyjebane, nie? Aha. Gdzie mieszkasz? Kraków. A ja byłem ostatnio w Krakowie i też byłem na imprezce i było ze czterech takich. Znaczy się na takich, no to jest takie dziwne. No po prostu twojej preferencji seksualnej, chłopaku. No ale no to jest normalne. Ty czaisz, że aż śmiechłem, bo siedzę sobie z moją kobietą, podbija do niej typ i zagaduje. Ja mówię, no będzie bity na łeb, nie? Ja tak kątem oczka sobie podchodzę, wiesz, kroczek w kroczek. A on ciebie chciał. Nie, stoję sobie, a on mówi, Kasia, słuchaj, to jest mój chłopak, podoba mi się, zobacz, on policjantem jest, ty. I on pokazuje swojego chłopaka, ja mówię, no, masz szczęście. No i się odwracam i idę. Ale tak jest życie, no. Ale ty serio mówisz, czy sobie żarty robisz? Nie, no poważnie ci mówię, jestem gejem, no i dobrze mi z tym. Ale jak to jest, że na przykład ciebie kręci to, że facet jest taki męski, zapewnia ci bezpieczeństwo, czy o co chodzi? No ale to tak samo jak ciebie kręci to, że ci laska, nie wiem, zrobi gały albo coś, no. To jest akurat nie jest takie kręcące. Ja nie lubię traktować ludzi przedmiotowo. Ja się z kobietą kocham, a nie uprawiam seks, wiesz, to jest różnica. No ale to samo jest z nami, chłopakami. Wy jesteście też tacy mocno uczuciowi? No powiem ci, że tak. Ale jak jest na przykład wasz taki wieczór, spotykacie się na randkę itp., to co wy sobie tam gadacie? Tak no, czuło no, jest bardzo? Nie, po prostu tak zwykły facet z facetem, jak kumpel z kumplem, nie? No dobra, ale kumpel z kumplem sobie gadacie, mówicie, dawaj Andrzej, walimy drinka, pijemy piwko, coś tam, ale w końcu musi być to takie przełamanie i na przykład mówisz mu, ale ty Mariusz ładnie piwo pij. Nie, wiesz co? Nie? Nie. To inaczej działa. A jak? To działa w ten sposób, że no nie wiem, no po prostu kładziesz się koło laski, nie? Ty jako chłopak. No ale jak jestem na imprezie, to gdzie się położę, jak wszyscy stoją na barze? No dobra, nie mówię o imprezie, no. Ze swoją laską, ty jako facet, nie, normalny. Kładziesz się ze swoją laską, kurwa, i tam ją posmyrasz po nodze i ci zaraz, kurwa, stanie i tak dalej, nie? No to tak samo jest, kurwa, z nami. Smyrasz po nodze i ci zaraz, kurwa, stanie i tak dalej, nie? No to samo jest, kurwa, z nami. My się tam posmyramy po nodze gdzieś, kurwa, i w ogóle obejrzymy sobie jakiś romantyczny film i jest ogień, no. No to jest to samo, co... To jest, wyobraź sobie, że ty, jako chłopak, kochasz kobietę i to jest to samo między facetem a facetem w moim przypadku, no. Ciężko tak. No ciężko jest to zrozumieć, ale tak jest, no. Ja to byś musiał mieć chłopaka takiego jak ja, że na przykład ćwiczył klatę mocno, mu się cycki zrobiły.
bo no po co ty będziesz to dotykał? Nie, to mi nie chodzi o cycki czy coś. Nie? Tylko po prostu chodzi o charakter. Charakter? Charakter, o charakter. Ja pierdolę. Nie, bo to nie chodzi o, w życiu o wygląd. Bo wygląd się zmienia, tak? No to tak. Ja też kiedyś byłem ładniejszy, teraz trochę jestem brzydszy. Zapuszczę się za pół roku już totalnie, to wtedy to już koniec świata. Każdy tak ma. Każdy tak ma i nie przejmuj się tym. Ale na przykład ty wchodzisz do jakiegoś pubu na piwo i ty od razu niuchasz, patrzysz na chłopaków i ty wiesz, który jest gejem, a który nie? Nie, no tak nie ma, bo w większości chłopaków się z tym kryje, tak? A ja kiedyś tak miałem stare, że ja wchodzę do klubu, a tu chłop wchodzi, ty łapie mnie za rękę i on mnie prowadzi i mówi, złe słówka, ale dobrze, że miałem brata starszego i mnie złapał i mówi, uważaj, bo będziesz miał niedobrze. No i uratował mnie. Czasami wiesz, no tak jest, no, czego jest spoko, ale nie dla każdego. No nie, tam. Ale ja ci się podobam chyba, bo ty się tak patrzysz na mnie takim okiem. No co ja mam ci powiedzieć? No brałbym cię, no ale. Co ty gadasz? Ale co, No. podoba ci się moja broda, czy co? Karnacja ogólnie? Nie, kochałbym cię w dupę i w ogóle. Nie, to ja nie chcę. Tak bym cię posunął po prostu tak. Ludzie, ratujcie mnie!